gdzieś tam, wiadomo, było mi przykro. Wzięłam chyba tylko węgiel i ołówek. Ale też nie czułam jakiegoś takiego, że teraz to jest straszne wielkie poświęcenie z mojej strony. No, oddałam to Panu Bogu, no i tyle. Rysuję i no wiadomo, ludzie mi mówili, że ładnie rysuję, ale jakoś to tak do mnie nie docierało. To był dla mnie taki przerywnik. Ale nigdy to nie było tak na serio, że to jest mój talent, że to jest czymś, coś, czym mogę się dzielić. Wiadomo, że tam rysowało się różne rzeczy dla różnych osób, ale to nie było dla mnie takie wartościowe, że ja to mogę tak dać, że to był taki dodatek, taki sobie prezencik. Natomiast tutaj, jak już przyszłam, kiedy okazało się, że w naszej wspólnocie każda z nas w jakiś sposób posiada różne talenty i konfrontując się z różnymi zadaniami, że właśnie moje siostry mnie potrzebują i wtedy zdałam sobie sprawę, wow, mnie mojego talentu tak naprawdę nauczyła wspólnota. W liście do Rzymian czytamy: jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. To miałam dylemat, jaki zakon wybrać. I wtedy jedna siostra mi powiedziała, że tak na spokojnie, żeby prześledzić takie całe nasze życie, nasze takie spotkanie z Bogiem w takiej codzienności, w takich zwykłych rzeczach, jak to co gdzieś tam działało, kształtowało się i najczęściej on przez takie nasze drobne właśnie poruszenia, jakieś rzeczy, które nas bardzo interesowały, zafascynowały, utkwiły nam w pamięci, ale też właśnie przez coś, co w nas jest, co gdzieś tam na różne sposoby próbujemy wyrazić, że on w ten sposób do nas mówi i pokazuje, gdzie konkretnie nas widzi. Radość w moim życiu jest praca, którą z woli Bożej mi Jezus wyznacza.